czy również z zapachami masz jakieś historie swoje? Wyobrażam sobie, że zapach świeżego pieczywa może być związany z jakimś rodzinnym okresem dzieciństwa. No jasne, że są takie zapachy, które się pamięta, które wywołują jakieś emocje czy wspomnienia. Są zapachy, które są związane z bardzo konkretnymi sytuacjami, ale też i miejscami. I te wszystkie zapachy, które się wiążą z dzieciństwem, z domem dziecinnym, no to są takie, które wywołują w nas no, same pozytywne emocje. Na pewno to jest zapach pieczonego ciasta. U mnie w domu był taki zwyczaj, że co sobotę piekło się ciasto. Ale pamiętam też taki zapach u mojej babci w takim małym miasteczku, gdzie w sobotę wszyscy na takich wielkich blachach do piekarza nieśli placki i potem wracali z tymi upieczonymi plackami i wydawało się, że całe to miasteczko pachnie tym pieczonym ciastem i kruszonką, więc no super zapachy. Ja uwielbiam też zapach łąki czy lasu po deszczu na przykład. Zapach igliwia, czy jeszcze z domu zapach choinki, zapach świąt, czyli to, co też się kojarzy, no wiadomo, bardzo... Bardzo tak dobrze i ciepło, ale też zapachy, które są związane z miejscami. Kiedyś bardzo dużo podróżowałam po Azji z plecakiem i te zapachy takie orientalne, tych przypraw, które oni stosują do potraw, kwiatów, których tam jest mnóstwo właściwie wszędzie. Takich kadzidełek i tych orientalnych nut, no to pół roku temu to chyba było, gdzie robiliśmy kampanię poprzednich perfum, poleciliśmy do Bangkoku na 2 dni i to wszystko mi się znowu przypomniało, to było wspaniałe, taka podróż sentymentalna, bo teraz ze względu na dziecko trochę inaczej wyglądają nasze wakacje i jakby nie wybieramy aż tak dalekich, egzotycznych kierunków. Dla mnie też takim ważnym miastem, miejscem jest Rzym. Tam się zaręczyłam i jest mnóstwo tam innych wspomnień takich osobistych, bardzo prywatnych. I też ponad rok temu robiliśmy tam, tak się złożyło szczęśliwie też dla mnie, może nie ma przypadków, że robiliśmy tam reklamę perfum Viva La Vita i wszystko pachniało tymi perfumami, więc w ogóle ta aura i tego miasta i Włoch i tego wszystkiego, co i pogody, i słońca i tego światła też kojarzy mi się od tej pory z tym zapachem. Mam takie nuty, do których wracam, zapachowe, potem gdzieś, nie wiem, przestają mi się podobać i po jakimś czasie znowu gdzieś poczuję je albo na kimś, albo w jakimś miejscu i wracam do nich. Lubię bardzo zapachy. Lubię je zmieniać, lubię do nich wracać, lubię jak ich jest dużo, jak można wybrać zapach stosownie do pory roku albo do pory dnia, do nastroju, też do ubrania.